Dzień dobry, Krzysztof Świątek, program Cztery Strony. Mój dzisiejszy gość przyleciał ze Stanów Zjednoczonych. No, bądźmy szczerzy, nie tylko po to, by wziąć udział w programie Cztery Strony, ale byliśmy umówieni od kilku tygodni. Historyk, sowietolog, geopolityk, także stały felietonista tygodnika Solidarność, profesor Institute of World Politics, Marek Jan Chodakiewicz. Dobry panu, dobry wieczór państwu. Dziękuję za zaproszenie. Panie profesorze, kilka dni temu na spotkaniu autorskim zadałem panu pytanie: sprawa Polska, wybory w Stanach Zjednoczonych, Donald Trump versus Hillary Clinton. Zaczął pan odpowiadać na to pytanie od takich słów: na szczęście Donald Trump nie ma poglądów politycznych, 8 razy dziennie je zmienia. Strach się bać, przecież to za chwilę może być przywódca Stanów Zjednoczonych. Naturalnie, ale tak właśnie wygląda demokracja. Kto powiedział, że to musi być Juliusz Cezar albo Ronald Reagan? Ja bym oczywiście chciał, żeby był Ronald Reagan, ale jak nie, to od Hillary zdaje się, że lepszy będzie Donald Trump. Czyli kibicuje pan Trumpowi, ale dlaczego? Bo kibicuje się... to za dużo powiedziane, bo wtedy bym musiał zaangażować swoje emocje, serce i mózg, a ja jestem wyczekujący, chcę zobaczyć, co z tego wszystkiego wyjdzie. Naturalnie, jak przyjdzie co do czego, no to, jak to się mówi, trzeba trzymać się za nos i głosować na mniejsze zło, ale to nie jest żaden idealny kandydat i zresztą tak uważa bardzo wielu konserwatystów. Został od samego początku wyklęty przez konserwatystów. Czołowe pismo konserwatywne National Review nazywało go bufonem, jarmarcznym facetem, nawoływaczem, naganiaczem. Po prostu tam jest zapanowało wielkie przerażenie, a nikt nie jest bardziej zdziwiony na temat tego, gdzie Trump wylądował, niż sam Trump. On dopiero od marca tego roku wydaje swoje własne pieniądze na kampanię, a zaczął przecież w marcu zeszłym roku. Ale my tu w Polsce jesteśmy zaniepokojeni, co zresztą wyraził wicepremier Morawiecki, mówiąc, że wybór między Trumpem a Clinton to jest jak wybór między dżumą a cholerą. Jesteśmy zaniepokojeni czym? Tym, że oboje kandydaci deklarują właściwie izolacjonizm, minimalizację roli Stanów Zjednoczonych w Europie. No, po Obamie już bardzo trudno zminimalizować wszystko jeszcze bardziej. W związku z tym w obu wypadkach mamy do czynienia z retoryką wyborczą, bowiem w tej chwili jest fala neoizolacjonizmu i Clinton usiłuje przebić Trumpa i vice versa. Także na to bym za dużo uwagi nie zwracał. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na inną rzecz. Mianowicie Trump podaje dwie sprzeczne propozycje. Jedna jest właśnie taka: wycofujemy się, czyli neoizolacjonizm, i na dodatek budujemy mur. A druga propozycja jest: no ale najpierw damy w dziób tym, których nie lubimy, którzy na nas napadali, i zreperujemy świat. To są dwie sprzeczne. Nie można się schować za murem i reperować świat. Wczoraj gościem w TVP Info był Wojciech Sejrowski, który też spędza dużo czasu w Stanach Zjednoczonych. Mówił o tym, że Donald Trump to jest jedyny gość, który może sprać tyłek Putinowi. Ale z drugiej strony słyszymy, że Trump mówi o tym, że chętnie by się dogadał z Putinem. Naturalnie. Putin bardzo się podoba populistom. Paleokonserwatyści uważają, że on jest nadzieją. Dlaczego? Dlatego, że Putin występuje przeciwko LGBT, przeciwko rewolucji obyczajowej. I niektórzy nawet, tacy jak Pat Buchanan, uważają, że w tej chwili w tym sensie Putin broni chrześcijaństwa. Jest to straszne, ale takie są percepcje. A to nie jest tylko, gra z jego strony? No oczywiście, to jest dialektyka. Tak przecież postsowieci zawsze czynią. Jeżeli Putin zmieni zdanie, to w przyszłym tygodniu zaczną być obowiązkowe lekcje wesołkowate i małżeństwa, tak zwane wesołków, LGBT będzie obowiązywało wszystkich, o ile utrzyma go to u władzy. W tej chwili coś innego powoduje, że on jest u władzy, w związku z tym relatywistycznie udaje, że go obchodzą wartości tradycjonalistyczne. Panie profesorze, w Redzikowie wbito łopaty pod budowę tarczy antyrakietowej. Możemy powiedzieć, że to jest już pewna tradycja, bo pod koniec drugiej kadencji amerykańskiego prezydenta, wcześniej Busha, teraz Obamy, rozpoczyna się budowa tarczy antyrakietowej. Czy my mamy patrzeć na to realnie, czy spokojnie czekać do objęcia funkcji przez nowego prezydenta? Spokojnie czekać do objęcia funkcji przez nowego prezydenta, kimkolwiek on by nie był, i wtedy dalej się upominać o to, żeby to było. Obama pod koniec swojej prezydentury buduje dla przyszłych pokoleń pewien imaż
tak, jak się go będzie pamiętać. A ponieważ ostro schrzanił w polityce zagranicznej, zostawił po sobie ruiny. Co schrzanił przede wszystkim? Proszę pana. Panie redaktorze, miał się skoncentrować na Azji, gdzie miał brylować i popisywać się. A popisuje się tak, że po pierwsze Chińczycy wybudowali sobie nowe wyspy, zwiększyli stan swojego posiadania. Ciągle jest tam nerwówka i awantura. Morze Południowochińskie zamieniło się w Bałkany w roku 1914, a Japonia uznała, że Ameryka nie jest wiarygodna i zmieniła konstytucję po raz pierwszy, przygotowując się otwarcie do wojny, od II wojny światowej. To jest katastrofa. Panie profesorze, jakie są główne zagrożenia cywilizacyjne dla cywilizacji europejskiej w tej chwili? Właśnie napisałem o tym książkę, więc nie chcę panu wszystkiego powiedzieć. Myśli wolnego Polaka wyszła tydzień temu. Zapraszam pana i państwa naturalnie. Główne zagrożenia cywilizacyjne są takie, że Zachód zapomniał, kim jesteśmy. Czyli zanik zdrowego rozsądku, zanik woli do dalszego istnienia, właściwie chęć zbiorowego samobójstwa. Objawia się to zarówno ekscesami lewactwa w rewolucji obyczajowej, jak i właściwie indyferentnej postawie w stosunku do kalifatystów, do radykalnych islamistów. Właśnie ja znam fragmenty pana książki i pan pisze o tym, że właśnie ci kalifatyści to jest jedno z największych zagrożeń. To są ci, którzy uważają, że no trzeba, aby zapanowała cywilizacja proroka. Tak jest, żeby islam zdobył świat. I nie będzie pokoju, dopóki islam nie zdobędzie świata. W cywilizacji islamskiej od samego zarania mamy trzy główne postawy. One wszystkie w pewnym sensie się dopełniają, ale charakteryzują się rozmaitą zajadłością w wprowadzaniu tego programu, który właśnie pan wspomniał. Pierwsza postawa to jest normatywna, czyli sunni, czyli powtarzamy to, co robił prorok Mohamed. Druga postawa to jest dynastyczna, czyli szia, czyli szukajmy takiego imama, który poprowadziłby nas do przodu i ten imam powinien być najlepiej z rodziny proroka. A trzecia postawa jest purystyczna, czyli takich, którzy uważają, że szefem powinien być nie ten, który dobrze naśladuje proroka, nie ten, który jest krewnym proroka, ale ten, który jest etycznie najbardziej kwalifikowany. A ten, który jest najbardziej kwalifikowany etycznie, musi być fanatykiem gotowym do wyrzynania dżihadu i tak dalej. Sekta taka na początku islamu nazywała się Qajarites. Teraz mamy Al-Qaida, mamy państwo islamskie, to jest dokładnie ta sama orientacja. Oni argumentują, że wystarczy wrócić do VII wieku, wyrzucić wszystko to, co się przykleiło do islamu po drodze przez kolejne stulecia, być czystymi i wtedy powróci triumfalnie taka sytuacja, jak była na początku, kiedy islam wszystko, co mógł, opanował. Panie profesorze, pan mówi o zapaści właśnie w Europie. W ostatnim felietonie w tygodniku Solidarność napisał pan: natura nie znosi nihilistycznej próżni, którą promuje Bruksela i jej zwolennicy spod znaku multikulti, marksizmu, lesbianizmu, cywilizacji śmierci i dyktatury przyjemności. Pan źródeł genderyzmu dopatruje się w marksizmie? Nie, źródeł marksizmu dopatruje się w sektach antynomiańskich, czyli takich, które uważały, że wszelka materia jest złem, czyli własność prywatna jest złem, a te sekty już 2500 lat temu istniały. Na przykład Zoroastrian, pojawiła się sekta w Iranie z 2000 lat temu, która uznała, że arystokracja i wojownicy, kapłani mają ładne żony. W związku z tym przedstawiono postulat skolektywizowania kobiet. Takie rzeczy się dzieją naprawdę od jaskiń. To, co my dzisiaj widzimy, dla większości ludzi jawi się jako zrealizowanie postulatów kontrkultury z lat 60. A naprawdę to są herezje stare jak świat. A z czego się biorą antychrześcijańskie fobie w Europie?
w obecnej formie z rewolucji we Francji, a ogólnie biorą się z satanizmu naturalnie, czyli z przeciwieństwa chrześcijaństwa. Jeżeli mówimy o kosmologii, to trzeba bardzo daleko wrócić. Czyli uważa pan, że ci, którzy teraz na przykład promują tą całą ideologię LGBT, prawda, ten lesbijsko-gejowski, taki cały konglomerat tych różnych i także genderyzm, który powoli trafia też do Polski, to są tego korzenie należy szukać w satanizmie? Trzeba szukać u źródeł zła. Dlatego, że zło jest kontra natura. To, co jest naturalne, zwykle przezwycięża wyzwania tysiącleci i prowadzi ludzkość jakoś w stronę określonego celu. Natomiast to, co jest nienaturalne, musi być wdrażane terrorem na siłę. Czy to w tej chwili mamy terror politycznej poprawności poprzez na przykład ostracyzację pana redaktora, poprzez wykluczanie pana poza nawias, jeżeli pan się z tym nie zgadza, w publicznym dyskursie, czy też przez NKWD, ČK, doły katyńskie, kolektywizacja, miliony trupów. To jest mniej więcej ten sam mechanizm herezji. I herezja chce się spełnić i dopóki się nie spełni, to nam nie da spokoju. My dzisiaj w Polsce zastanawiamy się przede wszystkim nad tym, dlaczego Angela Merkel takim szerokim gestem zaprosiła imigrantów tutaj do Europy. Teraz się zaczęła jakoś tam przynajmniej z tego wycofywać, ale o co chodzi w tej zagrywce? Znaczy, ona jest politykiem, więc można się spodziewać, że chciała się popisać. Jak się popisała, no jak to, przed prasą. To jest niewybrana największa potęga demokracji. W ogóle w żaden sposób nie jest pilnowana, gdy jest wolność, to przecież wolna prasa jest podstawą. W związku z tym w pewnym sensie są to samonamoszczeni mandaryni systemu. I prasa, bez obrażenia redakcji, redaktorów, którzy w taki sposób się nie zachowują, szczególnie na Zachodzie, jest jednej i jedynej orientacji. Jest to orientacja postępowa. W związku z tym prasa przyklaskuje tym, którzy z duchem lewackim wdrażają w życie rozmaite programy inżynierii społecznej, to jest z jednej strony, a z drugiej atakuje tych, którzy ośmielą się wyrazić na przykład troskę o to, że asymilacja jest procesem długim i złożonym, być może lepiej wziąć trochę, a nie milion i wtedy będzie łatwiej tych ludzi przystosować do naszej cywilizacji. Wystarczy stygmatem nałożyć i krzyknąć, że pan jest rasistą, jeżeli pan po prostu jest ostrożny. Jeżeli pan jest premierem wielkiego kraju, obieranym demokratycznie, to nie musi być pan głębokim myślicielem, żeby wiedzieć, że należy się prasie podlizać. Szczególnie, że jest postępowa lewacka. A druga rzecz jest taka. W kapitalizmie jak najtańsza siła robocza potrafi spowodować, że właściciele mają jak największe zarobki. Europejczycy są już na pewnym poziomie, w związku z tym nie chce im się pracować w pewnych pozycjach, a emigranci wezmą cokolwiek im się podoba. Panie profesorze, Fukuyama pisał o końcu cywilizacji, z kolei Huntington o zderzeniu. Końcu świata. Tak, a Huntington o zderzeniu cywilizacji. Nieuchronnie czeka na zderzenie cywilizacji? Nie, dlatego że cywilizacje koegzystują, chyba że jedna z nich zdecyduje się być żarłoczna i wtedy rzeczywiście może to doprowadzić do jakiegoś zderzenia. Ale to nie jest wpisane w system, że zawsze musi być wojna. Proszę zobaczyć na Irak. W większości wypadków podczas trwania Imperium Osmańskiego tam był spokój. Zaczęły się kłopoty po upadku Imperium Osmańskiego, takie poważne, dlatego że nastąpiło przetasowanie i na przykład z Mezopotamii powstało w cudzysłowie państwo narodowe. I to wymaga dostosowania się do nowych struktur i zaczynają się tarcia. To, co było kiedyś utrwalone w systemie osmańskim w sposób, który konflikty jakoś minimalizował, to nie był raj, umówmy się. W momencie wejścia w nowoczesność, szczególnie nacjonalizm, który jest egalitarny, proszę sobie wyobrażać, że większość szyicka mówi do sunitów w Iraku, no to my też chcemy tyle głosów, co my powinniśmy mieć, czyli wy będziecie zawsze dołowani, a już zapomnijcie o chrześcijanach. Chrześcijanie mówią, jak to? Jak jest, ma być nacjonalizm, a Arabowie też, to z jakiej racji chrześcijaństwo ma być dołowane? No naturalnie, że to powoduje długofalowe konflikty, dopóki się w jakiś sposób to nie wyprostuje.
I ponieważ jedyny system, jaki do tej pory na Bliskim Wschodzie zadziałał stabilizacyjnie, to jest dyktatura wojskowa albo królewska, no to w momencie, jak jest przerwa dyktatury, to się zaczyna mordowanie. Panie profesorze, na koniec wątek Polski. Przyleciał pan do Polski po dłuższym czasie. Obserwuje pan teraz to starcie pomiędzy rządem Polski a Komisją Europejską. Z drugiej strony Komisja Europejska już dyktuje, no bo to jest rodzaj dyktatu, właściwie przymusowe przyjmowanie imigrantów i grozi karami nawet 1 000 000 zł w przeliczeniu za imigranta. Jak pan obserwuje tę sytuację tutaj w tej właśnie relacji Komisja Europejska a rząd Polski? Dlaczego jesteśmy tak ciśnięci przez Komisję Europejską? Dlatego, że zgodziliście się państwo wejść do Unii Europejskiej. To są tego konsekwencje. To znaczy, ci, którzy chcieli... Ale nie zobowiązywaliśmy się do tego, że będziemy przyjmować imigrantów. Ale straciliście suwerenność. To nie ma znaczenia, czego się spodziewaliście, czego nie. Ja się spodziewałem i prosiłem, żeby się Polska czy Polacy zastanowili. Wtedy była taka euforia. Obiecano, że będą kiełbasy na drzewach. W związku z tym większość chciała, no to większość ma. I teraz trzeba sobie ustalić, co z tym wszystkim robić. Dlatego, że Polska funkcjonuje w ramach Unii Europejskiej. Głównym atrybutem tej sytuacji miało być bezpieczeństwo. Czy pan sobie wyobraża, że wojska hiszpańskie umrą za Polskę, wysłane przez Brukselę? Być może wysłane przez NATO, to tak. Czyli przez Stany Zjednoczone. Ale jaką funkcję pełni Unia Europejska? Jakie dobro daje Polsce? Przecież Polska więcej pieniędzy daje, czy mniej pieniędzy i mniej odbiera? No właśnie, to po co by było... dawać, po co odbierać? To jest jedna rzecz. Ja jestem za tym, żeby były otwarte granice i był handel ze wszystkimi, ale nie chciałbym, żeby było tak, jak elita postkomunistyczna i różowa rozwiązała problem bezrobocia wśród młodych, po prostu ich wykopując po wejściu do Unii, zamiast tworząc miejsca pracy tutaj. To jest przecież szaleństwo, to znaczy oni nie powinni byli tutaj w ogóle rządzić. Panie profesorze, bardzo żałuję, musimy kończyć, chociaż moglibyśmy... Ja też. Przepraszam, że państwa i pana szokuję. Mam nadzieję, panie profesorze, że będzie pan jeszcze gościem programu Cztery Strony. Bardzo dziękuję. Dziś gościem był profesor Marek Jan Chodakiewicz. A na jutrzejszy program zapraszam w imieniu Magdaleny Uchaniuk. Do zobaczenia. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.